Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym opowiem o kilku książkach. Dzisiaj hasłem przewodnim będzie wyprawa, ale zanim poopowiadam o książkach, które trzymam tutaj przed sobą, to chciałabym Was zaprosić na obejrzenie krótkiego filmiku, który nagrałam w Warszawie o jednej z książek. Oglądajcie! W tym roku po raz pierwszy byłam w Warszawie 1 sierpnia, więc mogłam zobaczyć, w jaki sposób wyglądają obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I z tej okazji także postanowiłam sobie przeoszczędzić książkę pod tytułem Jacy byli, jacy jesteśmy, napisaną przez Justynę Dżbik-Klugę, która opowiada właśnie o spuściźnie powstańców warszawskich. Jest to książka, która została zapoczątkowana przez projekt Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem Korzenie Pamięci, w której dziennikarze rozmawiają z osobami, które wywodzą się z powstańczych rodzin i te osoby, znane, mniej znane, opowiadają o swoich dziadkach, pradziadkach czy też rodzicach, o byłych powstańcach warszawskich. Jest to bardzo piękna książka o wspomnieniach z powstania, ale nie tylko. Nie chodzi tutaj tylko o wspomnienia powstańcze. Chodzi też o to, jacy to byli ludzie, co ze sobą zabrali w świat, co przekazali swoim bliskim, co przekazali swoim dzieciom i wnukom. Bardzo dużo tutaj uwagi poświęca się temu, jakimi byli dziadkami, czego nauczyli swoich wnuków, jakie wartości im wpoili. Ale na tym Justyna Dżbik-Kluga nie poprzestała. Zwróciła się także do psychologów, do genetyków, aby dowiedzieć się czegoś więcej o dziedziczeniu. Czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie dziedziczyć traumę? Czy rzeczywiście w naszych genach zapisują się takie traumatyczne przeżycia, których uczestnikami byli powstańcy warszawscy? Jest to książka, przy której nieraz kręci się łezka w oku, ale jednocześnie muszę Wam powiedzieć, że jest piękna, wzruszająca i bardzo mądra, dlatego warto po nią sięgnąć. W dalszym ciągu polecam książkę Kim byli, kim jesteśmy, a teraz przejdziemy do tych tomów, które trzymam tutaj na kolanach. Pierwsza wyprawa zawiedzie nas na inny kontynent. Lecimy do Ameryki. Jesteśmy w USA. Razem z książką Andrzeja Kochuta pod tytułem Ameryka, dom podzielony. To jest bardzo współczesny i bardzo aktualny reportaż, który został napisany, podejrzewam, jakoś w zeszłym roku, 2022, taka jest data wydania książki. I prawdopodobnie ona także w 2022 zeszła z warsztatu pisarza, ponieważ opowiada o sprawach, które są bardzo aktualne. To jest książka o tym, jaka Ameryka jest naprawdę. Ameryka prawdziwa, nie taka, jaką oglądamy w filmach hollywoodzkich, lecz Ameryka biednych ludzi, Ameryka bardzo głębokich podziałów, Ameryka, która jest wciąż rasistowska, Ameryka, która głosuje na przykład na Trumpa, która chce odgrodzić się od Meksyku wielkim murem. To Ameryka, która jest przerażająca, która na pewno nie powinna być dla nas przykładem. Autor wyjaśnia tutaj w tej książce różne mechanizmy, które na przykład rządzą wyborami w Stanach. Pokazuje, jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa, no i co to znaczy dla reszty świata. Bardzo mi się podobał ten reportaż, dlatego z czystym sercem Wam go polecam. Następna książka zawiedzie nas w głąb chorego umysłu. To jest powieść Nila Schustermana pod tytułem Głębia Challengera. Ta książka opowiada o chłopcu, nastoletnim chłopcu, dobrym uczniu, dobrym chłopaku, który zaczyna pogrążać w chorobie psychicznej. Ta choroba nie jest nazwana, ale ten chłopak zaczyna mieć przewidzenia, zaczyna mieć halucynacje, zaczyna mylić świat rzeczywisty ze światem, który rozgrywa się w jego głowie. To książka, która naprawdę przeraża, która pokazuje świat osoby chorej, osoby, która nie potrafi wydobyć się z odmętów swojego umysłu. Upada tak nisko, jak do głębi Challengera, na samo dno swojego umysłu i bardzo trudno się jej z tej głębi podnieść. Ta książka
jak twierdzi autor, nie jest fikcją literacką. To książka, która powstała na podstawie jego własnych doświadczeń z synem, z jednym z jego synów, który właśnie doświadczył choroby psychicznej. A kiedy choruje jeden człowiek w domu, tak naprawdę choruje cała rodzina. Bardzo poruszająca książka, książka, którą jeszcze jakiś czas temu bardzo trudno było zdobyć. Teraz pojawiło się wznowienie, więc jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to polecam. To nie jest tak, że ja jestem w 100% zachwycona tą książką, ponieważ niektóre fragmenty, zwłaszcza te opisujące różne majaki, gadające papugi, jakiś dryfujący po morzach statek piracki, trochę mnie irytowały i denerwowały, ale wiedziałam, o czym czytam. Wiedziałam, że ja mogę odłożyć książkę, mogę przestać czytać, a człowiek, który jest chory, nie może wyzdrowieć w takim samym tempie, jak ja mogę odłożyć książkę. Więc czytałam, pogrążałam się w tych odmętach absurdów tylko dlatego, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko się skończy. Także chciałam jeszcze dodać taką uwagę, ponieważ właśnie sobie przypomniałam o tym, że nie jest to lektura, którą się pochłania, która wciąga i nie chce wypuścić ze swoich szponów. Nie, absolutnie nie. Następna książka to Wyprawa na wakacje. Reportaż Magdy Mieśnik i Piotra Mieśnika, Śmierć All Inclusive. To jest reportaż, który opowiada o wakacjach, które zakończyły się nie tak, jak powinny. To wyjazdy, które skończyły się śmiercią jednego z uczestników, bądź też kalectwem, bądź też zaginięciem, albo jakąś inną katastrofą, której doświadczyli ludzie pragnący wypocząć na wakacjach. Jest to książka, która porusza, ale napisana jest takim trochę językiem gazetowym, magazynowym. Nie jest to reportaż pogłębiony, lecz taki bardziej trochę powierzchu. Jednocześnie dodam tutaj, że czyta się to dobrze i ja przeczytałam z uwagą. Są to sprawy, które być może znacie już z mediów. Ja niektóre z nich znałam, ale nie wszystkie. A nawet te, które znałam, przeczytałam o nich z zaciekawieniem, ponieważ oczywiście autorzy też pokazują inny punkt widzenia i też rozmawiali, dotarli do innych osób niż te, które wypowiadały się w mediach. Kolejna wyprawa czeka nas w przeszłość, w daleką przeszłość. Będziemy archeologami. Grody, garnki i uczeni. To jest książka o archeologicznych tajemnicach ziem polskich Agnieszki Krzemińskiej. Książka zawiera zdjęcia i ilustracje, także jest bardzo starannie, bardzo ładnie wydana. I od razu też powiem o jednej rzeczy, która bardzo mi się tutaj podobała. Po każdym rozdziale autorka załącza spis lektur, z których można dowiedzieć się więcej. I już w tym spisie, w tych spisach lektur znalazłam sobie kolejne książki do przeczytania. Grody, garnki i uczeni. O czym to jest? Tak jak mówi podtytuł, o ludach, które zamieszkiwały ziemie wchodzące teraz w skład Polski. To, co o nich wiemy, wiemy na podstawie tego, co zostało wykopane z ziemi, ewentualnie wydobyte z wody. Mówią nam o tym bardzo często pochówki, groby, to, co do tych grobów wkładano, to, co znajduje się pod drogami, kiedy kopie się autostrady, czy też pod chodnikami i drogami miast, kiedy prowadzi się jakieś remonty pod ziemią. To jest książka, która opowiada o wierzeniach dawnych, o tym, jak ludzie żyli, o tym, jak ludzie umierali, co posiadali, co było dla nich cenne, z kim handlowali, z kim walczyli. Naprawdę bardzo ciekawa książka o ludach, które zamieszkiwały tereny Polski. Bardzo mnie to zainteresowało, na pewno będę czytać dalej na ten temat. A teraz mam przed sobą książkę, która zabiera nas w wyprawę w przeszłość pewnej kobiety. Podwilcze,
Martyny Bundy. To jest książka, którą przeczytałam zaraz po tym, jak ona się ukazała. I teraz, gdy przygotowywałam się do nagrania tego odcinka, gdy znowu wzięłam ją do ręki, to pomyślałam sobie, ale ja kocham tę książkę, jak ona mi się bardzo podobała. Mam wrażenie, że z czasem coraz bardziej dostrzegam jej zaletę i to, jaka była piękna. W ogóle książka jest bardzo ładnie wydana. Tutaj mamy zdjęcie autorki z psem i jeszcze mamy taką bardzo ciekawą okładkę w środku. O czym jest to książka? Jest to książka o dziewczynce, ona zdaje się ma na imię Kornelia, która opowiada tę historię będąc już starszą kobietą. Kobietą, myślę, jakoś tam po 30, może koło 40. I będąc już dorosłą kobietą, wikła się w pewną sprawę, która może stać się bardzo medialna i może bardzo jej zaszkodzić. Może zaszkodzić jej wizerunkowi, ale także może nawet sprowadzić na nią problemy z policją. Aby nie stać się gwiazdą faktów, pudelków i superekspresów, postanawia ulotnić się z miasta i ukryć. Trafia w taki, w ten sposób do Podwilcza. Jest to taki dwór, którego ma pilnować podczas nieobecności właścicieli, a jednocześnie ma zajmować się psami i są to sznaucery olbrzymie, czyli takie pieski, jakie tutaj widzicie. Pieski, a raczej wielkie psy. I kiedy tak mieszka w tym Podwilczu, jest sama, ma dużo czasu na rozmyślania, zaczyna myśleć o swojej przeszłości, o tym, jak potoczyło się jej życie i za sprawą kogo tak jej się to życie ułożyło. Kiedy była małą dziewczynką, mieszkała w robotniczej rodzinie, jej rodzice za bardzo nie mieli dla niej czasu, a już zwłaszcza nie mieli czasu na różne głupoty. Czyli na przykład na to, żeby zabierać ją do muzeów, czy żeby rozmawiać z nią o sztuce. Zresztą prawdopodobnie nie mieliby wiele do powiedzenia. I ona trafia pod takie opiekuńcze skrzydła starszej kobiety, bardzo pięknej, która uczy ją sztuki, która uczy ją mówienie o sztuce, ale także pracuje nad jej wrażliwością, estetyką, nad jej smakiem i gustem. Kornelia, będąc w tym pałacu, rozmyśla sobie na temat związków z tą panią i do czego one doprowadziły. Nie chcę Wam więcej opowiadać, ale jeszcze zachęcę Was, że jest to książka na pewno dla wielbicieli sztuki, a zwłaszcza sztuki preafarelitów, a także wielbicieli psów. Piękna historia, która się splata cudownie i pięknie się snuje. Trudno się od niej oderwać, naprawdę. Musicie koniecznie przeczytać Podwilcze Martyny Bundy. A teraz podróż, wyprawa wiedzie nas w głąb naszego ciała, a dokładniej w głąb komórki jajowej. Pierwsza zagadka. Czyli nasze życie przed przyjściem na świat. Katarina Westre napisała tę książkę. Jak tytuł wskazuje, jest to opowieść o tym, co dzieje się z komórką jajową po zapłodnieniu i jak powstaje człowiek. Ale nie jest to nudna historia. To naprawdę się bardzo ciekawie czyta. Autorka przytacza bardzo wiele nowoczesnych badań, badań, o których jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ludzie nie mieli pojęcia. Opowiada o rozwoju płodu, o rozwoju życia w sposób naprawdę bardzo fascynujący. Jeśli nie znaliście tej książki, to bardzo Wam ją polecam. Jeszcze zajrzę. Mamy tutaj jakieś obrazki, ale bardzo nieliczne i schematyczne. Raczej jest to książka do czytania niż do oglądania. I ostatnia książka zawiedzie nas na wakacje do Jastrzębiej Góry. Pojedziemy na nie razem z czwórką dzieci i będziemy szukać księgi Ludensona. Książkę napisała Zofia Stanecka. Ta książka jest ilustrowana, jest tutaj sporo obrazków. Jest to książka dla dzieci, jak się zapewne domyślacie, a raczej dla młodszej młodzieży, ponieważ czytania jest sporo. To jest napisane małymi literkami, jak książka dla dorosłych. I tak jak powiedziałam, książka opowiada o czwórce dzieci, które są na wakacjach nad morzem i tam spotykają dziwnego trola. Trola, który zachęca ich do wyruszenia
na poszukiwanie tajemniczej księgi, księgi Ludensona, która ma moc zmieniania świata. To trochę książka o zabawach wakacyjnych, trochę jest tutaj fantastyki, trochę też o miłości. Jeżeli lubicie takie książki, to jak najbardziej czytajcie, ale myślę, że to bardziej pozycja dla dzieci. Ja słyszałam na jej temat mnóstwo zachwytów. Sama nie byłam aż tak bardzo zachwycona po lekturze. Pomyślałam sobie, że chyba jestem trochę za stara na tę książkę. Ale jeżeli macie dzieci w odpowiednim wieku, to myślę, że może być zachwyt i może im się ta książka spodobać. W każdym razie warto poczytać nawet we wrześniu taką książkę o wakacjach, żeby przedłużyć sobie jeszcze ten wspaniały wakacyjny stan umysłu. Moi drodzy, omówiłam wszystkie książki, które na dzisiaj przygotowałam. Powiedzcie mi, czy którąś z nich już znaliście, bo nie były to same nowości. Niektóre książki u mnie już się dosyć długo przeleżały, zanim je przeczytałam, albo przeleżały się po tym, kiedy je przeczytałam i jeszcze o nich nie opowiedziałam w filmie. Jeżeli którąś znacie, napiszcie, jak Wam się podobała, a jeżeli namówiłam Was do przeczytania którejś książki, to także będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie, jaki to tytuł. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.